Jakub Szumski, Kuba, urodzony w Warszawie, wychowanek Legii Warszawa. Ważny mecz dla Ciebie w środę. No na pewno, nie wiem czy akurat z tych względów, natomiast jest to ważny mecz dla nas wszystkich tutaj w drużynie, dla Rakowa, dla Częstochowy. Wyjątkowe wydarzenie, nie ma co ukrywać, bo przyjeżdża tutaj mistrz Polski, jest to 1/4 Pucharu Polski. Myślę, że fajna przygoda, która trwa już od kilku meczów właśnie z tym pucharem. I myślę, że przede wszystkim dlatego, a nie dlatego, gdzie się urodziłem. Już w poprzedniej fazie rozgrywek udowodniliście, że nazwa klubu nie jest Wam straszna. Był to Lech Poznań, teraz jest to Legia Warszawa, że wychodząc na boisko nie ma jakiegoś wielkiego szacunku do rywala. Czy tak samo będzie w środę? No oczywiście, pokazaliśmy, że mamy swój styl i niezależnie od tego, z kim gramy swoją piłkę, nikogo się nie boimy i to jest, myślę, że w tym wszystkim najważniejsze. To jest klucz do tego. W meczu z Lechem pokazaliśmy też sami sobie, że potrafimy grać, że to, co robimy na boiskach pierwszoligowych, może się sprawdzić też w meczu z rywalem, powiedzmy o większej nazwie, tak? Bo tak było w meczu poprzedniej rundy, dwie rundy temu. Także no na pewno nas to optymizmem na spotkanie środowe, że wiemy na co nas stać i możemy spokojnie od tego spotkania podejść. Za nami dwa mecze ligowe, które drużyna zwyciężyła w dobrym stylu. To chyba też jest taka dodatkowa pewność siebie po Waszej stronie przed środowym starciem. No na pewno, był to dość długi okres przygotowawczy zimowy. No nie ma co ukrywać, że zawsze przed pierwszym meczem jest taki mały znak zapytania. My wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani, że przepracowaliśmy super ten okres. Natomiast te dwa mecze pokazały, że wszystko jest ok, że dalej jesteśmy na tej ścieżce, którą zbudowaliśmy jesienią, więc na pewno nasze morale są na dobrym poziomie i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cieszyć się tym środowym meczem i robić to, co kochamy, czyli zagrać w fajnym meczu, bo taki się zapowiada. Powiedz mi, to jest taki mecz, do którego Wy podchodzicie z perspektywy drużyny, która może, a nie musi. Czy to sprawia, że presja przed tym spotkaniem będzie troszeczkę mniejsza, że wyjdziecie właśnie na boisko z myślą, że to, co jest tu i teraz, zostanie zapisane w kartach historii, że po prostu waszym zadaniem będzie zrobienie wszystkiego, żeby zapamiętać ten mecz jak najfajniej na przyszłość? No myślę, że wszystko sama już tutaj powiedziałaś, że jest właśnie dokładnie tak. Tak jak też powiedziałem w poprzednim pytaniu, pozostaje nam się z tego cieszyć, bo wszystko, co w tym meczu zrobimy, to tak naprawdę jest wartość dodana i to jest super przygoda, że jesteśmy w tym pucharze, że losowanie przyniosło nam najpierw Lecha, teraz Legię. Dla nas to powinna być tylko przyjemność i właśnie coś, co mam nadzieję, że będzie można tutaj w Częstochowie opowiadać na długo. Kwestia boiska, kwestia specyfiki naszego boiska. Myślisz, że to może być taki malutki plusik po naszej stronie? Na pewno, my znamy je bardzo dobrze. Trenujemy tutaj, gramy. Jak w każdym meczu w zasadzie. No jest to coś, co na pewno działa na naszą korzyść i oby było tak też jutro. Ostatnie pytanie. Stadion pełny, 4200 miejsc wyprzedanych w niecałe 3 godziny. Fajnie będzie chyba zagrać przed taką liczną publicznością tutaj w Częstochowie. Na pewno super, super, że taki boom też był na ten mecz. Natomiast no, puchar to jest coś dodatkowego. No, róbmy wszystko w tym sezonie, żeby takie mecze na 4200 albo więcej były w przyszłym sezonie co drugi tydzień. I w tym także. I w tym także. Dziękuję.